Witam w kolejnym filmie, gdzie pokażę, jak zabudować taki podciąg. Tutaj jest trochę ciekawiej, bo jest sufit łukowaty. Więc to, co widać, te łuki na obrazie, to nie jest zniekształcenie, tylko tak leci sufit. Także jak jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Że prezentuję. Jak widać, docięte jest to w miarę dobrze. Zabiorę kamerę na głowę i pokażę, jak to wygląda. Płyta ucięta z naddatkiem. Przykładamy tak, jak to będzie, żeby się schodziła. I potrzebny taki przyrząd. Trasujemy. Linię sufitu. Zwykła piłka, no i lecimy. Coś takiego po wycięciu. Jak widać, pasuje. Na początku jest tylko do 2-3 wkręty. Ostatecznie skręcam jaką już przygotowane dwie strony. No i pokażę jeszcze jedno. Przykładamy jedno pociągnięcie i linia sufitu gotowa.
Jak widać, pasuje bardzo ładnie. Tu żadnych połączeń ślizgowych nie będzie. Najprawdopodobniej zostanie już po malowaniu akryl arostyczny. I to wszystko. No tak po całym dniu machania rękę już czuć, że jest przeciąć dwie strony. Płyta z dodatkiem, tak aby dół jeszcze później do odcięcia. I tak dalej do końca. Każdy następny etap. Płyty powieszone, że można przystąpić do kolejnego etapu. I przykręcenie obrysówki pod laser. Kręcę tak, aby laser był minimalnie pod, tak żeby przylatywał. Po obcięciu będzie linia na ścianie. Mam taki tam kawałek sedeka pomocnicze. Aby się jedna obrysówka z drugą ładnie spięła. Jak mamy obrys umocowany, odcinamy całą linię, tarkujemy. Tutaj można przystąpić do wieszania drugiej strony. Obecnie to dwa kawałki. Potem pokażę, jak będę montował obrys już z kolejnej strony. Thank you.
do tarkowania. Zwykła tarka ze stopianu. Najszybciej. Wycinam resztę i pokażę kolejny etap. Prezentuję. No i to też płyta z dodatkiem, tak jak było na dnia do obcięcia. Druga strona też wisi. Teraz gorsze zdanie. Trzeba płytę uciąć do linii lasera. Ja to robię tak, że strzelam sznurem laserskim, nożyk, cięcie z ręki i resztę już tarką. Tak, aby całość lasera świeciła już na drugą stronę. Wszystko wytarkowałem. Może kamerę gdzieś tu ustawię dalej, żeby było to dobrze widać.